ludzie za co mnie najbardziej nie lubią? Za to, że pokazuję swoje emocje. Dla ludzi to jest dziwne, że ktoś może się popłakać, ktoś może być szczęśliwy. Każdy taki wyjazd kosztuje, no bo po pierwsze trzeba się tam dostać, trzeba gdzieś spać, no i jakby bilet na sam koncert, tak? No ja byłam na 16, więc od maja do sierpnia na 16 koncertach i w listopadzie lecę jeszcze do Toronto, tak? Lecę specjalnie do Kanady na koncert. Kasper, ty jak postrzegałeś postać Caroline w tej produkcji? Najlepiej je omijać, takie osoby, i wtedy one nikną. Co wybierasz? Spędzić miesiąc na bezludnej wyspie sam na sam z Marcinem Dubielem, czy przez tydzień jeść kolację z Jarosławem Kaczyńskim? Jakub Szewczyk, Świat Gwiazd, witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. Jesteśmy na spotkaniu prasowym programu Good Luck Guys, a wraz ze mną Angelika Mucha i Kasper Błoński. Cześć. Hejka. Witamy wszystkich. Moi drodzy, kiedy dotarliście do Malezji i okazało się, że jesteście parą w tym programie, była w was radość, czy może jakiś trochę niedosyt i niezadowolenie? Ja byłam zadowolona. Wiedziałam, że Kasper chce wygrać, także wiedziałam, że na pewno będziemy dawać z siebie 100%. No i też znaliśmy się wcześniej, więc tak powiedzmy jakiś tam kontakt mieliśmy. Ja. W twoim przypadku? Ja to samo. Wiesz, Angelika z tego co wiem to trenuje, więc była zawzięta i pokazała, że naprawdę może zrobić dużo w tych zadaniach. Więc byłem zadowolony. No jest, można było trafić na Caroline na przykład, nie? I to była tragedia. Jakie było wasze podejście do postaci Caroline Derpiński? Bo wiemy już dzisiaj, że no, jest to przede wszystkim postać kontrowersyjna, ale spędzanie czasu w tropikach z nią musiało być dosyć osobliwym wydarzeniem. Jakie macie z tym wspomnienia? Ja szczerze mówiąc nie miałam żadnych, powiedzmy, ani oczekiwań, ani jakichś tam uprzedzeń. Stwierdziłam, że no, każdego chcę jakby poznać w tym programie. No i trochę szkoda, uważam, że po prostu Caroline miała takie podejście, jakie miała. Że wzięła udział w programie, w którym tak naprawdę nie chciała być. I tyle w sumie mam do powiedzenia. Kasper, ty jak postrzegałeś postać Caroline w tej produkcji? Nie, mi się wydaje, że tak jak zawsze postrzegałem jej postać, czyli... No działa na kontrowersji i właśnie dawanie jej atencji to jest największy jakby dla niej po prostu plus i na tym ona bazuje. Nie wiem, moim zdaniem najlepiej je omijać, takie osoby, i wtedy one nikną. Jak rozmawiam z uczestnikami programów tego typu, na przykład programu Asia Express, oni mówią, że w momencie, kiedy jest nagrywana produkcja, tracą takie poczucie, że kamera gdzieś jest obok. Czy w waszym przypadku też tak jest? Czy to jesteście prawdziwi wy, którzy nie myślą w tym momencie o tym, żeby jakoś się wykreować przed kamerą? Myślę, że tam się tyle działo, że przy tych zadaniach to ostatnie, o czym myślałam, to to, że jest kamera i mnie nagrywa tak naprawdę. Byłam skupiona na tym, żeby wykonywać zadanie. Ja też nigdy przed kamerą nie kreowałam innej osoby, więc no, tutaj było tak samo, po prostu byłam sobą, co też w tym programie będzie można po prostu zobaczyć. No ja myślę, że były i takie momenty, bo nie da się ukryć, że były tam kamery, ale były takie momenty, gdzie emocje puszczały i zapominało się o tym, że to jest dookoła, więc i tak, i nie. Wasze jakieś takie dojrzewanie, wasza kariera jest na oczach wielu ludzi. Dzisiaj jesteście w tym miejscu, gdzie jesteście. Angeliko, gdy ty pamięcią sięgasz do takiego momentu, jest to słynne nagranie, kiedy mówisz, że dotknęłaś ręki Justina Biebera. Dzisiaj z tego miejsca, jak postrzegasz siebie tamtą? Jakie są twoje odczucia względem tamtego słynnego nagrania? No tak jak przed chwilą powiedziałam, ja zawsze byłam sobą i nikogo nie udawałam i to też były prawdziwe moje emocje. To, że to w pewnego stopnia stało się memem, no to jest kwestia tego, że nie wiem, niektórzy ludzie chyba, nie wiem, nie mają marzeń i nie potrafią ich spełniać. Albo nie chcą i nie mają emocji w sobie, bo ja do dzisiaj mam coś takiego, że ludzie za co mnie najbardziej nie lubią? Za to, że pokazuję swoje emocje. Dla ludzi to jest dziwne, że ktoś może się popłakać, ktoś może być szczęśliwy. I szczerze współczuję tym ludziom, bo ja potrafię cieszyć się dosłownie z wszystkiego, co widać na tych wszystkich moich nagraniach, TikTokach i tak dalej. Więc ja patrzę na to i wspominam to bardzo pozytywnie. No patrzę na, nie wiem, wtedy miałam 16 lat, no nie pamiętam, ale 16-17 lat, na osobę, jakby patrzę na osobę, która po prostu była najszczęśliwsza na świecie, bo spełniła swoje marzenie. Jakiekolwiek by ono nie było, to każdy ma prawo marzyć o czym chce i tyle. Myślę, że spełniasz też swoje marzenia, będąc na koncertach Taylor Swift, za tobą prowadziła seria tych koncertów. Jak to wygląda dla takiego przeciętnego człowieka, gdybyś mogła powiedzieć, jak to wygląda od strony finansowej? Bo wiadomo, że
przeżycia, emocje, no to są rzeczy bezcenne, ale spójrzmy na to od takiej strony pragmatycznej. No, co mogę powiedzieć? No każdy taki wyjazd kosztuje, no bo po pierwsze trzeba się tam dostać, trzeba gdzieś spać, no i jakby z bilet na sam koncert, tak? No ja byłam na 16, więc od maja do sierpnia na 16 koncertach i w listopadzie lecę jeszcze do Toronto, tak? Lecę specjalnie do Kanady na koncert. Więc finansowo muszę nagrać TikToka na ten temat, bo sama jestem ciekawa, ile mi na to wyszło, ale myślę, że no parę dziesiąt tysięcy na pewno, licząc jakby całe wszystkie te wyjazdy. Jakiś kurs fotografii i akredytację będziesz dostawać. Będzie taniej i łatwiej, moim zdaniem. Powinna po prostu docenić mnie tutaj. Ja takie relacje robię z tych koncertów, że... Zapraszamy do świata gwiazd i będziesz po prostu robić... Mogę być wysłanniczką waszą na koncertach Taylor Swift. Jest to jakiś pomysł na współpracę. Mam jeszcze szybką serię szybkich pytań do was. Mhm. Szybkie strzały. Nie wykluczam, że kiedy skończę 35 lat, wystartuję w wyborach prezydenckich. Prawda czy fałsz? Fałsz. Fałsz. Co wybierasz? Spędzić miesiąc na bezludnej wyspie sam na sam z Marcinem Dubielem, czy przez tydzień jeść kolację z Jarosławem Kaczyńskim? Znam się z Marcinem, także wybieram Marcina. Ja chyba kolację. Kolacja z Jarosławem Kaczyńskim. Robert Lewandowski czy Iga Świątek? Niech będzie Iga Świątek. Robert Lewandowski. Za co najbardziej ceniłabyś siebie, gdybyś był swoim fanem, fanką? Za szczerość i za takie dążenie po prostu za marzeniami. No myślę, że wytrwałość właśnie, że kiedyś się założyło pewien cel i doprowadziło do niego. Gwiazda polskiej muzyki XX wieku, którą szczególnie cenię lub szanuję. XX wiek. Kurczę, nie słucham za bardzo polskiej muzyki, przepraszam, więc nie chcę tutaj. Czy może jakiś Krzysztof Krawczyk, Zbigniew? Ja chciałem rzucić. No, ale... I też jeszcze wspomnę, ja się wychowałam na ich troje, także to jest moje dzieciństwo, więc mam taki sentyment po prostu. Uznajmy tę odpowiedź. Nigdy nie zażartowałbym, nie zażartowałabym z... Z czyichś, nie wiem, poglądów religijnych na przykład. A chyba ze wszystkiego mógłbym pożartować. Ja nie żartuję z ludzi, także... Mhm. Ulubione polskie miasto? Warszawa. No, Warszawa. Potrawa, która kojarzy mi się z latem kończącym się? Pierogi z jagodami. Kebab. Kebab. Najlepszy sposób na jesienne wieczory? Serial. Serial. Wyjechać za granicę. Wyjazd za granicę. I ostatnie pytanie. Przesąd, w który wierzę, to... Ojejku, ja wierzę w wiele rzeczy. Nie jesteś w stanie jednego takiego uwierzyć. Nie, tak naprawdę nic nie przychodzi do... Kasper, przesąd, w który wierzysz. Liczba 21 przynosi szczęście. Kochani, tym akcentem 21 kończymy ten wywiad. Bardzo wam życzę tego, żeby był dobry odbiór programu Good Luck Guys. No i do zobaczenia przy okazji różnych innych wydarzeń. Dziękuję bardzo wam za poświęcony czas. Dzięki. Dobrze.